Odbarczyliśmy krwiak, pęknięta kość potylicy. Już będzie goić się bez naszej interwencji. Badania nie wykazały żadnych zmian w zapisie EEG. Czyli rozumiem, że zaraz będę mógł wyjść, tak? To znaczy wszystko w swoim czasie. Na razie potrzebuje pan dużo spokoju i snu. A, i powiem od razu, nie. Jeszcze nie może pan wrócić na murawę. Cierpliwości. Syneczku, ty wiesz, że posadzili tu jednego na straży? Pilnują, żebyś im czasem nie uciekł. Nie wiem. Traktują cię jak jakiegoś naprawdę. Proszę się zatrzymać. Przepraszam, ja muszę się z nim zobaczyć. Nie? Tak teraz. Teraz nie można. Tak, to proszę zadzwonić do podkomisarza Zachary. Tak pozwolił mi. Daj nam chwilę, mamo. Jesteś pewien? Tak. Przepraszam. Cokolwiek zrobiłeś Olkowi, ja muszę o tym wiedzieć teraz. Inaczej podejrzenia padną na niewłaściwą osobę. O czym ty mówisz? Co udajesz teraz? Dlaczego próbowałeś się skontaktować z Olkiem? Czemu chciałeś się z nim spotkać? Ty naprawdę myślisz, że to ja? Naprawdę? Ja go próbowałem chronić przed twoim ojcem. Tylko wszyscy o mnie. A że byłem za mały, to nie wiedziałem, o co chodzi. Kłamiesz. Wpadał nam pod prysznic po treningu. Rozumiesz? Brał nas na kolana sobie. Kłamiesz. Byłem jego ulubieńcem. Przestań. Dość późno to przestań, kłamiesz!